Na pewno niejednokrotnie słyszałaś, że dodatki potrafią zmienić całą stylizację. Dzisiaj na blogu materiał o jednym z akcesoriów, czyli o torebce i odpowiedź na pytanie, jak najlepiej dobrać ją do siebie. Myślę, że torebka jest jednym z najbardziej popularnych akcesoriów, bo przecież nie wszystkie nosimy. Apaszki, szale, broszki, czy generalnie wyraźną biżuterię, nie wspominając już o dodatkach do włosów. Dlatego też, jeżeli chodzi o dobranie do siebie najlepiej akcesoriów, wybrałam przynajmniej na pierwszy rzut, bo może o innych też zrobię, ale tutaj potrzebuję informacji od Ciebie w komentarzu, czy chcesz, żeby ta seria akcesoriowa się troszeczkę rozrosła, czy zupełnie nie. No i dzisiaj na pierwszy ogień idą torebki i informacje w jakie kryteria należy przyjąć, żeby ta torebka była dobrze dobrana. Są kobiety, które lubią torebkę mieć taką jedną przez cały sezon i właściwie jej nie zmieniają, a są takie osoby, które lubią wystroić się właśnie tą torebką. I tak naprawdę dzisiejsze moje porady będą dla obu tych grup, bo tak naprawdę nie ma znaczenia, czy wybieramy coś, co jest bardzo uniwersalne, czy coś, co będzie mocno zmieniało wydźwięk, taki charakter naszej stylizacji. Jeżeli chodzi o torebkę, to dobieramy ją tak naprawdę, możemy ją dobierać do typu sylwetki, możemy ją dobierać kolorystycznie, ale też możemy ją dobierać do wzrostu. Czyli tak naprawdę będzie ważny trochę kształt, rozmiar, to gdzie ona pojawia się na sylwetce. I zacznę od typologii sylwetek, czyli od tego w jaki sposób, czy w ogóle, czy sylwetki wpływają na to, jakie torebki wybieramy. I tutaj odpowiedź jest prosta. W niektórych przypadkach tak, w niektórych przypadkach nie. I teraz co mam na myśli? Przede wszystkim, jeżeli patrzymy na sylwetkę jako na kształt, czyli właśnie te 9 typów sylwetek kobiecych, o których ja najczęściej wspominam, jeżeli nie słyszałaś nigdy o 9 typach kobiecych sylwetek i chcesz nadrobić ten materiał, to link oczywiście pojawia się teraz tutaj gdzieś nade mną i również pojawi się w opisie do tego wideo. Więc jeżeli mówimy o 9 typach sylwetek, to oczywiście są takie sylwetki, które lubią mieć dobraną sylwetkę do swojego kształtu. I teraz, jeżeli pomyślimy sobie o sylwetkach proporcjonalnych, a sylwetka proporcjonalna to jest taka, której góra sylwetki, czyli powiedzmy tutaj barki, ramiona, biust, jest równoważona w szerokości, czyli gdy popatrzymy tak do lustra sobie, to szerokość tej okolicy jest równoważona, czyli podobna, zbliżona, mówi się taka sama, jak okolice bioder, pupy, tak? Czyli mamy nasza sylwetka, gdybyśmy tak spuściły tutaj sobie z okolicy barków i ramion taką niteczkę na dół, no to byłaby to niteczka, która oparłaby się w pewnym momencie o naszą okolicę bioder. Więc jeżeli mamy sylwetki proporcjonalne, a tych sylwetek proporcjonalnych w stylizacji jest 5, bo te sylwetki to S, X, E, H, I to mogłabym powiedzieć, że one właściwie nie potrzebują wyrównywać proporcji torebką, więc nie będzie miało większego znaczenia, gdzie ta torebka się pojawi i w jakim będzie rozmiarze. Ale to nie do końca jest prawda, ponieważ w przypadku tych 5 sylwetek proporcjonalnych, 2 mają wyjątkowy wzrost. I teraz sylwetka I zazwyczaj jest sylwetką wysoką. Wysoką w przypadku kobiet powyżej 1,70 m, więc tak naprawdę taka sylwetka może nosić torebki bardzo nisko. Torebki bardzo nisko to znaczy poniżej bioder, gdzieś powiedzmy takie długaśne na wysokości połowy uda. I dlaczego tak może? Ponieważ torebka jako akcesorium jest czymś, co zwraca uwagę w całej kompozycji stylizacyjnej. Ona może zwracać uwagę kształtem, rozmiarem albo kolorem. Więc obojętnie czym zwraca uwagę, to sylwetka I może zwracać uwagę poniżej linii bioder, tak? Poniżej linii bioder, pupy, okolicy kroku, ponieważ jeżeli przykuje uwagę w dole swojej sylwetki, to nic takiego wielkiego się nie stanie. To znaczy, jeżeli sprawi, że osoba na nią patrząca będzie patrzyła na dół, czyli tak naprawdę dla naszego oka można powiedzieć, że taka sylwetka będzie wydawała się troszkę niższa, to będzie to zabieg ok. Natomiast w przypadku sylwetki E, która jest sylwetką proporcjonalną, ale drobną, jeżeli chodzi o wzrost, to znaczy to jest tak zwany 1,60 m w kapeluszu, czyli ze
zazwyczaj okolica 1,60 m albo poniżej 1,60 m, no to wtedy torebki lepiej, gdyby były gdzieś wyżej. To znaczy torebki, żeby były powiedzmy gdzieś w okolicy tutaj pod ramieniem, żeby nie przykuwały uwagi do dołu sylwetki. Oczywiście to nie oznacza, że sylwetka E nie może założyć sobie torby listonoszki, takiej, która gdzieś pojawia się w okolicy bioder, ale ważne jest, żeby taka sylwetka pamiętała o tym, żeby, no cóż, dać tą torebkę jakby w wysokim biodrze, czyli powiedzmy bardziej w okolicy brzucha, niż bardziej w okolicy kroku. To jest bardzo ważne, czyli jakby ta torebka powinna być zawieszona wyżej. I tutaj na ten moment się zatrzymam, ale jeszcze do tego wzrostu wrócę za chwileczkę, bo dokończę tylko sylwetki. Natomiast jeżeli chodzi o inne sylwetki, które mają jakąś dysproporcję, to znaczy na przykład sylwetka A, zwana też trójkątem albo gruszką, ma kształt w ten sposób, tak jak literka A. I ta literka A oczywiście w pewnym momencie pojawia się najszersza część jej sylwetki, zazwyczaj jest to znowu okolica bioder, pupy, kroku, bryczesów, taka gdzieś w każdym razie, jak to się mówi, w dole sylwetki, poniżej pępka, o, tak to nazwijmy. I ta sylwetka też nie będzie dobrze wyglądała, jeżeli jeszcze tam, gdzie już jest szeroko, damy jeszcze jakąś ozdobę, coś, co będzie widoczne. Czyli też torebki powinny być raczej zawieszone wyżej. Czyli znowu albo nosimy ją zaraz sobie pod pachą, no w przypadku na przykład imprezowej kopertówki, to po prostu jest kopertówka, którą sobie pyk tutaj wkładamy i idziemy na imprezę. A w przypadku torebek codziennych, no to gdzieś zawieszamy sobie na uchu. I znowu, jeżeli sylwetka A chce założyć listonoszkę, nie ma najmniejszego problemu. Ważne, żeby ona była raczej tak wyżej zawieszona, czyli gdzieś bardziej w okolicy brzucha, w okolicy naszego pępka, tak zwanego wysokiego biodra, czyli podobnie jak sylwetka E. Natomiast odwrotność sylwetki A, czyli sylwetka Y i sylwetka T, czyli te, które mają więcej u góry, mniej na dole, czyli są takim odwróconym trójkątem, czasem nazywane fałką, czasem nazywane kielichem, to one raczej właśnie nie chcą przyciągać uwagi tutaj, one chcą przyciągnąć uwagę, czyli jak to się mówi, poszerzyć okolice bioder, pupy i wtedy właśnie tam wszelkie torebki umieszczają. Więc na przykład mogą nosić torebki, które są wiszące i gdzieś tam się obijają o biodra. Mogą to być torebki, które będą zawieszone tutaj na ramię, ale po prostu dłuższe, albo też mogą mieć takie torebki, które noszą, mają krótkie uszy, wkładają sobie tutaj w tę torebkę rękę, i trzymają na łokciu, czyli w zgięciu łokcia trzymają sobie torebeczkę z takim krótkim uchem, bo wtedy wszystko przyciąga uwagę do bioder. Została nam ostatnia sylwetka z tych 9, czyli sylwetka O. To jest sylwetka jabłko, czyli sylwetka, która ma najbardziej rozbudowaną linię brzucha, co znowu oznacza, że na przykład taka osoba no, nie będzie nosiła nerki na wysokości brzucha. Nerki, kto może nosić tutaj szybko sprawdzenie, czy słuchałaś tego, co mówiłam przed chwilą. Oczywiście, że tak, sylwetka Y, sylwetka T najlepiej, no bo to jest torebka, która jest bezpośrednio przyczepiona jakby do naszego pasa, niższego, wyższego w zależności od stylizacji i naszego wzrostu, ale pamiętamy właśnie o tym, że tam, gdzie pojawia się torebka, tam my, jako obserwatorzy jakiejś sylwetki, patrzymy i tam przykuwamy uwagę. Także dajemy torebki sylwetkowo tam, gdzie chcemy przyciągnąć uwagę, a tam, gdzie już jest dosyć szeroko, dosyć pełno, gdzie nie chcemy się jeszcze wizualnie troszeczkę poszerzyć, wtedy bez problemu nosimy po prostu w innych miejscach. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz a propos tych sylwetek, ponieważ wspomniałam o wzroście. Sylwetka E, sylwetka I, czyli te, które jakby w opisie swoich sylwetek mają jakiś tam wzrost, to tak samo te zasady dotyczą wszystkich innych sylwetek o jakimś wzroście. No bo przecież sylwetka X może być niska, może być sylwetką wysoką. Sylwetka Y może mieć 1,60 m, może mieć 1,80 m. Dlatego też dobieramy torebkę. Oprócz tego, że do typu sylwetki, to jeszcze patrzymy, czy nasz wzrost jest średni, czyli taki przeciętny, tak jak to się mówi, proporcjonalny, czyli mniej więcej chodzi o to, że jest to okolica 1,65 m do 1,70 m tam powiedzmy 70 niecałe, to jest taki wzrost proporcjonalny, natomiast bliżej 1,60 m mamy te niskie osoby, powyżej 1,70 m mamy te wysokie osoby, więc po pierwsze sprawdzamy sobie, czy nasza sylwetka, sam jej kształt, czyli jej proporcje mówi o tym,
gdzie torebka powinna się znaleźć. Poza tym sprawdzamy wzrost, czyli czy nasz wzrost mówi coś o tym, gdzie torebka powinna się znajdować. No i co mamy jeszcze? Mamy oczywiście jeszcze kolory. I najpierw kolory pod względem sylwetkowym rozpatrzę. To znaczy, że jeżeli torebka wyróżnia się w jakiś sposób na naszej sylwetce kolorystycznie, to wtedy bardziej przyciąga uwagę. Pamiętajmy o tym, na przykład mamy całą stylizację w jakimś ciemnym kolorze i do tego powiedzmy torebka, która będzie, nie wiem, limonkowa, trawiasta, cytrynowa, w odcieniu jakiegoś, nie wiem, tulipana i jego mocnej czerwieni, no to wtedy na tle takim bardzo ciemnym ona będzie przyciągała uwagę, więc też zwracamy na to uwagę, przyciągała uwagę, będziemy zwracać uwagę, masło maślane, przepraszam, ale tak to jest, że czasem mówiąc, gdzieś tam szybko się zamotam. W każdym razie sprawdzamy, jeżeli chodzi o kolor i czy on się wyróżnia. Czyli oprócz tego, że mam jakiś fason torebki, długość uszu, jej kształt, no to oczywiście jeszcze patrzymy kolorystycznie. A propos kształtu, od razu przychodzi mi do głowy wielkość torebki. Wielkość torebki, czyli czy tak naprawdę każda z nas może nosić torebki małe, każda z nas może nosić torebki duże. Porada jest bardzo prosta. Czym jesteś mniejszą sylwetką, tym drobniejsze torebki wybierasz. Czym jesteś większą sylwetką, tym większe torebki możesz wybierać. Dlaczego? Wyobraźmy sobie taką odrobinkę kruszynkę, czyli kobietę, która ma powiedzmy 1,58 m, rozmiar 34 i do tego nosi wielką torebkę. Taką, która jest ogromnym workiem. No to co mogę powiedzieć? No będzie ta torebka ją przytłaczała. Natomiast w sytuacji, gdy mamy kobietę, która jest kobietą postawną, wysoką, mocno zbudowaną, powiedzmy w rozmiarze plus size i jeszcze właśnie 1,78 m ma, to ta sama torebka, która przytłoczy sylwetkę małą, drobną, obojętnie już w jakim kształcie, bo to może być E, to może być T, to może być S, to może być H, obojętnie, to wtedy patrzymy na to, żeby torebka była dobrana do naszych jakby gabarytów. Czyli czym nasz gabaryt, i tutaj jest rozmiar kontra wzrost, jest mniejszy, tym mniejsze dodatki wybieramy. Tak w ogóle, nie tylko torebki, tylko w ogóle wszystkie dodatki. A czym jesteśmy większe gabarytowo, czyli tęższe, mamy większy rozmiar i wyższy wzrost, wtedy możemy nosić większe torebki. Gdy mówiłam o kolorach, to oczywiście no, nie mogę tutaj nie wspomnieć o doborze kolorystycznym torebki, ale tutaj odpowiedź będzie bardzo taka jednozdaniowa, może jednozdaniowa przesadzam, ale co mam na myśli? Często dostaję pytania, w jaki sposób dobierać torebki pod względem kolorystycznym. No cóż, bardzo prosta odpowiedź. Jeżeli znamy już swój typ urody, no to wiemy, jakie kolory nam pasują i właśnie z palety naszych kolorów wybieramy torebkę dla siebie. W zależności od tego, czy chcemy mieć ją ciemną, bazową, to wybieramy po prostu ciemny, bazowy kolor z palety naszego typu kolorystycznego. Jeżeli chcemy mieć jasną torebkę, wybieramy jasny kolor z palety naszego typu kolorystycznego. Jeżeli chcemy mieć torebkę wyróżniającą, czyli w jakiś sposób odznaczającą się, taką bardzo ciekawą kolorystycznie, rzucającą się w oczy, to wtedy też wybieramy nie taki ogólnie rzucający się w oczy kolor, ale wybieramy kolor, który w kontekście naszej palety rzuca się kolorystycznie w oczy. Już zbliżając się do końca, chciałabym zaprosić na wyzwanie, ponieważ dzisiaj było bardzo dużo o sylwetce i w kontekście typu sylwetki, i w kontekście wzrostu. Pomyślałam sobie, że może są tutaj osoby na moim kanale na YouTubie, czytelniczki mojego bloga, które nie znają jeszcze swojego typu sylwetki, ale bo nie są do końca pewne, jakim są typem sylwetki. No i tutaj wymyśliłyśmy z moim zespołem, żeby zrobić wyzwanie. Wyzwanie, które pomoże Ci samodzielnie określić swój typ sylwetki. Ruszamy już niedługo. Link do zapisu na wyzwanie znajdziesz w opisie tego wideo. Tam kliknij, zapisz się i już niedługo startujemy. Wszystkie informacje przyjdą na maila, jak samodzielnie określić swój typ sylwetki. Także podsumowując dzisiejszą tematykę, pamiętamy, że dobór torebki pod względem sylwetkowym, bo nawet tutaj dzisiaj nie ruszyłam kwestii stylu, to jest kolejny temat rzeka, w
kontekście sylwetkowym patrzymy, czy typ sylwetki nam mówi, jaką torebkę mamy wybrać, czy mówi nam wzrost, czy mówi nam, powiedzmy, no, gabaryt naszej sylwetki. No i też patrzymy pod kątem kolorystycznym, czy ona jest dobrana do naszego typu urody, czyli do palety, do kolorystyki naszego typu urody. I też patrzymy, czy kolor torebki w jakiś sposób odznacza się od stroju i czy jest to dla nas dobrze, czy źle, pod tym względem właśnie sylwetkowym. Także takie zamknięte koło. Mam nadzieję, że tego typu porady Ci się podobają. Może spotkamy się podczas wyzwania. Jeżeli nie spotkamy się, ponieważ znasz już swój typ sylwetki, to pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał, kliknąć dzwoneczek, żeby pojawiało się powiadomienie, gdy tylko dodam nowy materiał. Także dziękuję na dzisiaj, do zobaczenia następnym razem, pa, pa!